Cześć, witajcie, tutaj Ewa, zjem zdrowo i smacznie. Dzisiaj dzień czwarty mojego surowego wyzwania. Pierwszym posiłkiem, który dzisiaj jadłam, był ciemnozielony koktajl z dużą ilością jarmużu, około 100 gram, dwoma bananami, trzema czy czterema jabłkami i wodą. Jeśli chcecie, możecie do takiego koktajlu dodać jeszcze daktyle. I ten koktajl powoli sobie popijałam tak aż do popołudnia. Późnym popołudniem będę robić sałatkę, którą Wam zaraz pokażę. W ciągu dnia zjadłam jeszcze kilka jabłek. Były to jabłka, o ile dobrze pamiętam, goldeny. Takie jasnozieloną mają skórkę, ale są bardzo fajne, takie słodkie w środku. Moja koleżanka też suszy te jabłka i daje dzieciom, więc one wychodzą bardzo, bardzo smacznie, jak się je ususzy, więc to też Wam polecam, żebyście kiedyś wypróbowali. Następnie po południu zjadłam sałatkę, bardzo podobną jak podczas mojego postu przerwanego, podczas IF. I tutaj jest ona w tym filmie. Różniła się tym, że po prostu ona miała trochę mniejszą objętość i trochę mniej orzechów. I zamiast jarmużu dodałam miks sałat. Czyli wyglądała ona mniej więcej tak, że właśnie był miks sałat, pomidory, awokado, suszone pomidory. I słuchajcie, suszone pomidory miałam w płatkach i one były tak bardzo suche, że aż twarde i musiałam je zalać wodą i tą wodą po namoczeniu tych suszonych pomidorków palałam później sałatkę, dodałam właśnie też orzechy. I słuchajcie, ta sałatka wyszła bardzo fajna, nawet smakowała mojej koleżance, która właśnie mnie odwiedziła. No i też ze względu na nią właśnie bardzo chciała spróbować moich batoników cytrynowych, więc tak się złożyło, że kolejny dzień zjadłam kawałek tych batoników. Ale są one super, bardzo satysfakcjonujące. No, więc to było na tyle. A na jutro mam już taki trochę szalony pomysł, więc zostańcie, bądźcie czujni. Już niedługo właśnie nowy, troszkę szalony pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli nie pobraliście jeszcze mojego darmowego e-booka, to zapraszam Was na moją stronę jemzdrowoismacznie.pl. Tam można zobaczyć dużo przepisów, właśnie pobrać e-booki. Bardzo Was zapraszam. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dzięki, do następnego filmu i do jutra. Cześć!